które powstało właśnie w 1977 roku, z czasem zużyło się, chociaż podlegało remontom, to jednak czas płynie, trzeba było je ciągle odnawiać. Sytuacja zaczęła się zmieniać, a dziś wiemy, że nie wszystkie sale spełniają wymogi. Dlatego zapadła decyzja o rozbudowie przedszkola, budowie nowej części. Tą nową część dziś Państwo możecie już z zewnątrz obejrzeć. Tego 40-lecia chciałbym na ręce Pani Dyrektor przekazać oczywiście pamiątkowy grawerton, który już tu jest na 14 tysięcy. No niestety nie dało rady inaczej po prostu. Ile gmina mogła, tyle po prostu daje. Ale wiem, że to w dużej mierze, no może nie do końca wystarczy, ale przy pomocy rodziców, być może jeszcze sponsorów, wystarczy, żeby umeblować w znacznym stopniu nową część przedszkola. Taka była rola tata, który polecał przez 2 lata. Komu tata nie kupił się? Autostop, autostop, wsiadaj na ciebie, rusza wóz, będzie wóz, będzie wóz nasz ciśnie wóz. Autostop, autostop, wsiadaj na ciebie, to się dotyczy przedszkola.